Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Cezary Oleksiejczuk po bardzo mocnym zwycięstwie nad Szymonem Duszą. Cezary, czy tak sobie wizualizowałeś to całe starcie przed? Witam wszystkich. Tak, domyślałem się, że to starcie może potrwać 15 minut. Dawno się nie biłem na takim dystansie, Szymon naprawdę mocne warunki postawił i spodziewałem się, że to może potrwać cały dystans i że skończy się na punkty. Powiedz mi tak, czułeś, że jesteś dużo szybszy od Szymona, bo mi się wydawało, że właśnie podczas tych wymian to ty byłeś dużo szybszy. Tak, ja bazuję na szybkości, na pracy nóg i no, stawialiśmy w tym pojedynku na to, żeby się dużo ruszać, kuć tymi prostymi, przemieszać się cały czas, żeby nie stanąć w miejscu, tylko jak stanąłem w miejscu, to dostawałem zaraz jakieś kopnięcie albo jakąś bombę od Szymona. Tam nie pamiętam już w której rundzie, ale wydawało mi się, że zaatakowałeś anakondą. Było blisko? Tak, brawo tam było, kurde, niepotrzebnie. Mówiłem sobie jeszcze, żeby się nie napinać na to, bo gdzieś to zawsze mi wchodzi na sparingach, na treningach i za mocno poszedłem, bo to brawo. Ale naprawdę było tak mocno zapięte, że on już tam Szymon harczał normalnie. Myślałem, że odpłynie, nie wiem jakim cudem on to przetrzymał, a ja się kurde wypompowałem, wstałem i trochę mi się ciemno przed oczami zrobiło po tym duszeniu, ale Szymonowi też sporo widziałem, sporo sił to zabrało, tak? Nie wiem jakim cudem to nie weszło. Jeszcze wylądowałem na dole, to na pewno jest do poprawy, bo to tak nie miało wyglądać. Chyba podczas decyzji nie bałeś się, że może pójść na jego konto? Nie bałem się, ale nie wiem jakim cudem tam sędzia jeden dał 29-28. Ja w każdej rundzie miałem obalenie, w każdej rundzie miałem więcej ciosów. No ciężko powiedzieć, muszę to na chłodno zobaczyć, ale się zdziwiłem, jak reszta punktowała 30-27, a 1-29-28. No. Jakie teraz plany? Jakie plany? Na pewno się wyleczyć, bo mam parę kontuzji. Wyleczyć się. I co? I jakoś za miesiąc pewnie wracam na matę, jak już się będę lepiej czuł, bo zaleczam kontuzję. Jakie dalsze plany? Na pewno chciałbym w Fenie stoczyć znowu pojedynek. Paweł Józiek mówił, że to walka o pretendenta do pasa mistrzowskiego. Jeśli Robert odejdzie, bo taki ma plany, z tego co słyszałem, na 8-4, to ja bym chciał zawalczyć o ten pas jeszcze w tym roku. A już myślisz, z kim byś mógł zawalczyć, czy nie odbiegasz tak daleko? Szymon tam widziałem w rankingu Fen, był drugi zaraz po Robercie, także no ciężko mi powiedzieć z kim mógłbym się zmierzyć z Fenu. Może z Gniatkiem, ale Gniatek przegrał z Szymonem, także też ciężko nie powiedzieć. Nie będę się wtrącał, postoję tylko już jak jest. Dobrze, słuchaj, powiedz mi tak ogólnie, bo wczoraj rozmawiałem z Łukaszem Charzewskim i on dość mocno skrytykował to, co się na tej gali działo, czyli że sportowe pojedynki były często niżej niż freakowe. Jak ty w ogóle czułeś się tutaj? No wcale mu się nie dziwię, bo Charzewski to naprawdę świetny zawodnik, a był na dole karty. No niestety takie chore czasy, że te friki wchodzą w nasz świat i ta łódka już popłynęła, już chyba nie zawrócimy. Chyba trzeba będzie powyjaśniać tych frików wszystkich i pokazać, kto tu rządzi, bo tak to nie może być, że sportowcy taki jak Charzewski, taki sportowiec, on się bije na samym dole karty, tak? No, bardzo dziwna sytuacja. A na koniec w końcu się w ogóle nie bił. Kto się nie bił? Kto się... Łukasz Charzewski, wypadł mu przeciwnik podczas rozgrywki. No właśnie, to jeszcze kurde, no masakra normalnie. Jakbym coś takiego mnie spotkało, to no, ciężka sprawa. Mówisz, że wyjaśnić friki, ale Adam Okniński to już chciał wyjaśniać. Nie wiem, czy widziałem. Coś tam widziałem. Ja mam jednego frika upoczonego, Kwiecińskiego. On się uważa za sportowca, a jest zwykłą pizdą, za przeproszeniem. Dzisiaj się tutaj z nim starłem. Mówi, że się mnie nie boi, że może z nim wyjść. Także następną walkę chciałbym z Kwiecińskim w kickboxingu i chciałbym go wyjaśnić, bo obraża mojego trenera. Dobra, Czarek, dziękuję ci bardzo, no i czekamy na następne walki. Dziękuję bardzo, chciałbym pozdrowić wszystkich moich fanów. Dzięki Safe.pl, moim sponsorom, dzięki Greenbox, Kamyk, usługi transportowe, Aga Trans. Dzięki całemu mojemu teamowi, trzymajcie się, będzie jeszcze głośniej.